moje ukochane przedmioty to była matematyka, fizyka, chemia. No i stąd też właśnie marzenia ojca, że stanę się naukowcem, no a głównie astronomem, ponieważ astronomia bardzo mnie interesowała. Byłam bardzo biegła w tej dziedzinie już chyba w wieku lat 11-13. Dzisiaj niewiele już z tego pamiętam. Jak to zwykle w okresie dzieciństwa rozmaite pasje przychodzą nagle, jak również i szybko się kończą. Lidia Korsakówna, znakomita aktorka polskiej sceny, ale chyba nie zawsze doceniona. Kiedy byłam bardzo, bardzo młoda, zamierzałam być artystką. Nie wiedziałam tylko, że to szczęście, w cudzysłowie, spadnie na mnie tak nagle. Mówię konkretnie o propozycji do filmu Przygoda na Mariensztacie. Każda młoda dziewczyna przede wszystkim marzy o tym, żeby zagrać w filmie. Znaczy w tamtych moich czasach to był taki jedyny sposób na to, żeby stać się popularną, bo jeszcze nie było przecież telewizji. No i ja tę szansę otrzymałam. Mój debiut bardzo pozytywnie został oceniony. No i w konsekwencji tego entuzjazmu przez 10 najbliższych lat nie otrzymałam żadnej propozycji do filmu. Poza jedną bardzo piękną, bardzo mocną pani rolą w filmie Wyrok, polska kinematografia nie odkryła pani chyba dla dramatu. Nie, rzeczywiście, bo ja Wyrok nakręciłam dokładnie w 10 lat po Przygodzie na Mariensztacie. No i wówczas to również miałam bardzo przychylne recenzje. Znowuż odkryto we mnie aktorkę dramatyczną, ale na tym stwierdzeniu odkryto właściwie wszystko się skończyło. To może teatr Jerma Tarsi i Lorki w reżyserii Aleksandra Bardiniego. Polubiła pani tę kobietę? Tak, niewątpliwie. To było dla mnie w ogóle wielkie przeżycie, samo zaproponowanie mi tej roli. No i wspaniała praca z Aleksandrem Bardiniem. Tę rolę zaliczam do swoich lepszych, większych osiągnięć w telewizji. No i muszę pani powiedzieć, że ogromną satysfakcję miałam w teatrze dramatycznym, gdzie grałam gościnnie, w teatrze na Woli, w reżyserii Wajdy, Gdy rozum śpi. Wspaniałą rolę u boku Tadeusza Łomnickiego. No właśnie, jak wspomina pani współpracę z Andrzejem Wajdą szczególnie, jeżeli to nie jest zbyt intymne pytanie? Nie, na pewno zetknęłam się z nim właściwie po raz pierwszy, bo tam zagrałam epizod W ziemi obiecanej. I zresztą chyba na podstawie tego epizodu właśnie Wajda zwrócił się do mnie z propozycją zagrania tej roli. Graliśmy prawie 5 lat tę sztukę. No ogromną satysfakcję sprawiało mi to, że wielokrotnie odwiedzali nas artyści z innych krajów. Mimo braku znajomości języka polskiego doskonale rozumieli moją rolę, bo jak pani sobie przypomina, była to rola zbudowana na kanwie języka głuchoniemych. A czy to prawda, że grała pani kiedyś w jednym filmie z Giulia Tomasino? O tak, rzeczywiście. Był tutaj taki kręcony film Jones und Erdme, tak się to nazywało. Ja z przyjemnością przyjęłam propozycję zagrania prawie że epizodu. Chciałam zobaczyć, jak pracuje sama Masina, a poza tym chciałam zobaczyć, jak pracują inne kinematografie. I mimo, że to było bardzo, bardzo dawno, to już wtedy ta różnica szalenie rzucała się w oczy. Bo praca polskiego aktora w polskim filmie generalnie polega na tym, że aktor czeka. Tam natomiast czas aktora jest niesłychanie ceniony. Nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że nie bardzo lubi pani słowo kariera, jak wielu aktorów zresztą. Mnie wystarcza satysfakcja z czegoś, co się uda, z czegoś, co się sprawdzi, co podoba się publiczności. Nie zawsze musi się to podobać krytykom, bo krytyki mamy rozmaite, a ponieważ aktor pracuje przede wszystkim dla widza, nie dla krytyka, to też wydaje mi się, że ocena widza jest dla mnie ważniejsza. Rozmawiały Lidia Korsakówna i Katarzyna Przygoda. Cześć tym, co lubią Kielnie i Młot. Dzisiaj ten temat w audycji się pojawi. Dzień dobry, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Za kurtyną PRL-u. Michał Nowak i Agata Kwiecińska. Witamy w samo południe. Nie będziemy co prawda dziś mówić o westernach, ale kino socrealistyczne, jeden z naszych dzisiejszych tematów, bywa do westernów porównywane. Naszym przewodnikiem po tym obszarze kina będzie profesor Piotr Zwierzchowski. Porozmawiamy o propagandowej sile kina w dobie socrealizmu, o narodzinach nowego bohatera sławiącego system, o nowej roli kobiety i pozornym równouprawnieniu oraz o czarnych charakterach w kolorowych krawatach. Spojrzymy też z lotu ptaka na całe PRL-owskie kino, o którym będzie opowiadał profesor Tadeusz Lubelski. Porozmawiamy nie tylko o szkole polskiej i fenomenie komedii, ale także o tym, skąd pozyskiwano tuż po wojnie sprzęt filmowy, jakie były losy pierwszej wersji filmu powstającego na kanwie wojennych wspomnień Władysława Szpilmana
i o niezrealizowanej karierze Czesława Miłosza w polskim filmie. Jak zwykle czekamy też na Państwa wspomnienia. Dzisiaj przede wszystkim filmowe i kinowe. Nasz adres jest do Państwa dyspozycji prl@polskieradio.pl. W studiu Radia Kraków profesor Tadeusz Lubelski, krytyk filmowy, historyk filmu, eseista, z którym rozmawiać będziemy nie tylko o najważniejszych zjawiskach kina Polski Ludowej, ale też o tym, czego w tym kinie nie było. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Najpierw jednak spójrzmy z lotu ptaka na relacje władz tego okresu do kinematografii. Trzeciemu klasykowi, Leninowi, przypisywane są słowa o szczególnym znaczeniu sztuki filmowej dla komunistów. A jak to wyglądało w Polsce? No tak, mówi pan o tym kino najważniejsze ze sztuk, podobno to tak naprawdę Unaczarski, ale grunt, że to hasło widniało rzeczywiście wśród haseł, pamiętam, jest z ikonografii szkoły filmowej jeszcze z początku lat 50. Mogło się czasami tak wydawać, że rzeczywiście do kinematografii nowa władza będzie przywiązywać szczególne znaczenie ze względu na taką agitacyjność, perswazyjność, propagandową słuszność tej sztuki, ale rzeczywistość bywała różna. To znaczy, z jednej strony od początku, od 1945 roku, kiedy uchwalono nacjonalizację kinematografii, monopolizację całej sfery produkcji, rozpowszechniania filmów w obrębie jednej instytucji, którą nazwano Przedsiębiorstwo Państwowe Film Polski, której dyrekcję objął Alexander Ford, więc człowiek bardzo zdolny, przedwojenny już reżyser, a równocześnie związany emocjonalnie z nową władzą i przybyły ze Związku Radzieckiego jako szef czołówki filmowej po wojnie. Zastępcą jego był Jerzy Bossak, ale plany tej nowej władzy właściwie nie przełożyły się na realizację. Pierwszy okres powojennego kina polskiego jest właściwie serią niepowodzeń i rozczarowań, pomimo tam wyjątków potwierdzających regułę. Wspominał pan Aleksandra Forda, ale nie bez znaczenia jest to, że on występował jako ten szef filmu polskiego jako podpułkownik, a z kolei Jerzy Bossak jako major, bo początkowo, major, tak, bo początkowo bardzo ważne to było to, że ta kinematografia znajdowała się w rękach wojska. Tak, i właściwie im można było wydawać rozkazy w związku z tym, co bywało skuteczne i miało, jak łatwo się domyślić, bardzo zły wpływ na wartość taką, powiedzmy, etyczną i estetyczną decyzję przez nich podejmowanych. No ale szczęśliwie potem, jak się tak patrzy już z lotu ptaka na cały okres kinematografii Polski Ludowej, no w wielu szczęśliwych momentach udawało się unikać tych wszystkich nacisków i ta kinematografia stawała się rzeczywiście, już nie w tym sensie nadanym jej przez radzieckich komunistów kilkadziesiąt lat wcześniej, tylko naprawdę najważniejszą ze sztuk dla Polaków, społeczeństwa polskiego. Ale pozostajmy, myślę tu o szkole polskiej i tak dalej. Jeszcze pozostajmy na chwilę przy tych początkach, bo interesujące jest to, skąd się wywodził sprzęt filmowy, który do Polski trafił, że to jednak było w wyniku rabunku dokonywanego na Zachodzie, na terytorium Niemiec. W Niemczech przede wszystkim, tak. Tam wyszabrowano to wielu bardzo sprytnych oficerów czy podoficerów, którzy potem zostawali sprawnymi kierownikami produkcji polskiej kinematografii, którzy no, taką często prostą metodą wynajdowania numerów telefonów w książkach telefonicznych, wydawania rozkazów, szabrowali ten sprzęt filmowy dla produkcji, dla kin. No, z kolei takie podstawy, na przykład jestem w Krakowie, ja wiem, 1,5 kilometra ode mnie, od studia, jest ulica Józefitów, dzisiejsze Muzeum Kinematografii 16, która była pierwszą taką skromną bazą filmu polskiego powojennego, bo tutaj była siedziba władz kinematografii Generalnego Gubernatorstwa, Generalnej Guberni. Niemcy zostawili, uciekając, nie byli w stanie wszystkiego zabrać z sobą, i to, co zostało, ich sprzęt filmowy, filmy także, biblioteka wręcz, stały się podstawą takiego zalążka szkoły filmowej pierwszej wytwórni. Myślano zresztą, że w związku z tym w Krakowie może będzie stolica powojennej kinematografii, ale umieszczono jednak szybko w Łodzi. Dlaczego właśnie w Łodzi? Z kilku względów. Tam ta hala była duża,
duża i sprawna. Alexander Ford wychował się w Łodzi. Łączył go sentyment z tym miastem. Poza tym kojarzono ją z takim robotniczym przekrojem społecznym i także stosunkowo bliskość Warszawy. Jeszcze nie wiadomo było, co się stanie, no ale miano jednak nadzieję, że Warszawę uda się odbudować szybko i że wkrótce, jak zawsze, kino łączy się ze stolicą, no i że będzie potrzebna ta bliskość ze stolicą, gdzie pewnie będzie mieszkać większość filmowców. Tak się zresztą oczywiście stało. Odbudowa Warszawy trafiła także na duży ekran. Ja sobie pozwolę na taką osobistą uwagę, wspomnienie. Moim ukochanym filmem w dzieciństwie była Przygoda na Mariensztacie. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy ten film widziałam. I pamiętam mój szok, kiedy obejrzałam go po 10-15 latach i zrozumiałam, jaka warstwa ideologiczna stoi za tą piękną historią o miłości murarki i murarza, dzielnych murarek warszawskich, które pracują w pocie czoła, żeby było gdzie mieszkać w Warszawie. To jest film znaczący. Tak, raz taki drobiazg technologiczny, pierwszy polski film barwny. Próba także takiego musicalu socrealistycznego, prawda? Natomiast z tym filmem łączy się jeszcze jedna rzecz ciekawa, mianowicie ta powojenna kinematografia, film polski miał nadzieję na przyciągnięcie nowych artystów do kina, przedwojennych startowców, a dwa, rzesze młodych janczarów, szybko wyszkolonych w powojennych uczelniach filmowych. Może pan od razu wyjaśnić, kto to byli ci przedwojenni startowcy? Start to była taka grupa, oficjalnie słowo start jest skrótem od Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego. Grupa młodych warszawskich inteligentów, już wykształconych w Polsce międzywojennej, niezadowolonych z takiego prymitywizmu, populizmu, przedwojennej polskiej kinematografii. I oni stanowili taką pierwszą opozycję wobec tego przedwojennego kina, chcąc oczywiście w nim także zaistnieć. Udało mi się nakręcić sporo wartościowych filmów w kręgu startu. Między innymi powstał taki bardzo wartościowy, zaginiony niestety, film Aleksandra Forda, Legion ulicy. Oni byli związani z szeroko rozumianą lewicą. Między nimi było wiele różnic ideologicznych od komunisty Forda po takich centrolewicowych, powiedzmy z dobrych domów pochodzących młodych ludzi jak Eugeniusz Cękalski czy Stanisław Wol. Dość, że oni jakby dostali do ręki powojenną kinematografię. W większości przeżyli wojnę szczęśliwie, znaleźli się w Polsce, ale od razu pojawiły się, wzmocniły się te różnice ideologiczne, bo jedni z nich jak Aleksander Ford, Jerzy Bossak, Stanisław Wol przybyli ze wschodu, ze Związku Radzieckiego, przechodząc ten szlak bojowy dywizji kościuszkowskiej jako czołówka filmowa Wojska Polskiego. Inni przeżyli wojnę w Polsce, jak Wanda Jakubowska czy Antoni Bogdziewicz, który był szefem ROJU, czyli akowskiej formacji filmowej, był szefem kroniki filmowej Powstania Warszawskiego na przykład. Inni przyjechali z zachodu, jak Eugeniusz Cękalski, który zresztą działał w strukturach filmowych rządu londyńskiego. I oni stali się tym środowiskiem skłóconym. Właściwa władza należała do tej grupy Forda i Bossaka. To było od razu powodem wielu kłótni między nimi. Ale zmierzam do Przygody na Mariensztacie. Twórcami Przygody na Mariensztacie byli przedwojenni branżowcy. Leonard Buczkowski i scenarzysta Ludwik Starski, którzy przed wojną tworzyli tę pogardzaną, prymitywną, rozrywkową, prymitywną, mówię jednak w cudzysłowie, bo się z tym określeniem identyfikuje. To był sąd tych przedwojennych startowców. A teraz oni okazali się najskuteczniejsi w tej warstwie propagandowej. To oni nakręcili w latach 40., w drugiej połowie lat 40. Zakazane piosenki, komedię Skarb, a potem właśnie w sezonie 52-53 wspomnianą Przygodę na Mariensztacie. Także ten wdzięk tego filmu i taki szarm przedwojenny pochodził jakby od nich, z ich warsztatu. Ale na to nałożyła się ta nowa substancja w postaci aktorów, ogromnie zresztą sympatycznych, ale o takich już proletariackich, grających w każdym razie proletariackich bohaterów. Janka Szarlińskiego i tę dziewczynę, którą gra Lidia Korsakówna, już nie pamiętam w tej chwili, jak ona ma na imię. To trochę mnie pan uspokoił, że złapałam się jako dziecko jeszcze na ten przedwojenny szarm, a nie tylko na socrealistyczną propagandę. Ja jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do Forda i Bossaka. Czy oni w trakcie tej swojej
wędrówki po Związku Radzieckim oni mieli okazję, żeby pobierać nauki u mistrzów radzieckich? Czy wystarczyło to, że właśnie byli komunistami przedwojennymi i z tą ideologią, z nową władzą się identyfikowali, żeby to właśnie im powierzyć władzę nad polską kinematografią okresu odbudowy? Wie pan, jeżeli oni pobierali naukę u mistrzów radzieckich, to działo się to raczej wcześniej. Te filmy najwybitniejsze tego montażowego kina, niesłychanie skutecznego od strony propagandowej, a jednocześnie bardzo wartościowego od strony artystycznej, filmy Eisensteina z pancernikiem Patiomkin na czele, czy Matka Pudowkina. To były filmy, które Burza nad Azją, na przykład Pudowkina, później głośne filmy z lat 30., one były normalnie wyświetlane w Polsce i one były wychwytywane i traktowane przez tych przedwojennych startowców jako takie kino, które im imponowało, które oni sami chcieli uprawiać. Myślę, że w tym okresie tej czołówki, o który pan pyta, to oni raczej nie mieli okazji oglądać filmów, ale Ford na przykład wcześniej pracował w radzieckiej kinematografii. On się znalazł jako Żyd polski, no zrozumiałych względów, uciekł przed Niemcami, znalazł się najpierw w Białymstoku, a potem pracował w strukturach radzieckiej kinematografii. No, na przykład Henryk Wars, wybitny polski, najwybitniejszy polski przedwojenny kompozytor filmowy, w tym czasie skomponował w okresie wojny, II wojny światowej, trochę muzyki do radzieckich filmów, między innymi takiego filmu Marzenie Michała Roma, bardzo antypolskiego. A to ciekawe, że później Henryk Wars wyemigrował zupełnie w drugą stronę, prawda? I tak, bo on się znalazł, on nie znalazł się, tak, oni też się tam, różne strony ich losy kierowały. Czasem w wyniku przypadku, nie w wyniku jakichś wyborów ideologicznych. Zarówno Michał Waszyński, jak i Henryk Wars, więc czołowy reżyser i czołowy kompozytor tego przedwojennego polskiego kina rozrywkowego. Oni spędzili wojnę w Związku Radzieckim. Waszyński był wywieziony do obozu. No ale potem w wyniku umowy Sikorski-Majski udało im się wydostać z tych rozmaitych uwięzień i znaleźli się w innej czołówce filmowej i znaleźli się potem na Zachodzie. Także jeszcze i tak oni się dzielili w tym czasie. Mhm. Czyli mamy tak, pogardliwy stosunek do tego, co było przed wojną, u tych, którzy kinematografią po wojnie zarządzali, i mamy też problem z tym, że było to niesamowite oczekiwanie na nowe polskie filmy, a jednak te polskie filmy długo nie powstawały. To jest właśnie ten element tego, czego brakuje, tego, czego nie ma w polskim kinie. Dlaczego tych filmów nie było na początku i jakie były te projekty, które scenariusze, które były składane do komisji i które jednak nie powstawały w tym pierwszym okresie po wojnie? Ja dam przykład, to akurat śledziłem, bardzo mnie to interesowało. Dam przykład takiego możliwego otwarcia, tego co powinno było być tym otwarciem powojennego polskiego kina. Ono zapowiadało się bardzo atrakcyjnie. Pierwsze trzy filmy, które powinny były wtedy powstać, sądząc po realnych, zgłoszonych kinematografii projektach, to było tak. Po pierwsze Robinson Warszawski, czyli materia przyszłego, no aż po 47 latach. Pianisty. 57 latach, bo ten film mógł właściwie być skierowany do produkcji w 45 roku. Miłosz i Andrzejewski napisali scenariusz pod tytułem Robinson Warszawski, opierając się na wspomnieniach spotkanego wiosną 45 roku. Jeszcze wojna się nie skończyła w zrujnowanej Warszawie Władysława Szpilmana, którego znali. Miłosz pracował w radio przed wojną, znał Szpilmana, obaj pracowali w radio. I złożyli ten scenariusz w filmie polskim, sprzedali ten scenariusz. Film polski go w pierwszej chwili zaakceptował właśnie wiosną 45 roku. W 46 na początku film właściwie mógł, w ciągu 46 roku mógł wejść na ekrany. No ale po pierwsze temat powstania warszawskiego był wtedy niewygodny. Po drugie nie podobał się za bardzo ten koncept głównego bohatera pierwszego polskiego wojennego filmu, Szpilmana, który jest
jakby bierny z punktu widzenia nowej takiej ideologii. Prawda? Nie działa, nie, walczy, nie, tak? Nie szuka kontaktu, nie walczy, nie szuka kontaktu z Armią Radziecką. Broni się, prawda? No, walczy o życie, o przetrwanie. Ta piękna koncepcja opowieści o takim końcu cywilizacji, zaczynaniu jej od nowa, to był pomysł Czesława Miłosza, naszego przyszłego noblisty, żeby wydobyć na plan pierwszy już poprzez tytuł takie podobieństwa postaci tego, nawet nie Żyda, bo on nie był, on był takim everymanem, Rafalski nazywał się ten bohater Robinsona Warszawskiego, podobieństwa tego, że on tworzy sobie życie od nowa do sytuacji tego dawnego bohatera powieści Daniela Defoe, który znalazł się na bezludnej wyspie i musi od nowa jakby stworzyć podwaliny cywilizacji. W dodatku oni mieli ten wspaniały pomysł, żeby wykorzystać paradoksalnie tragiczną sytuację zburzonej Warszawy, żeby z tego uczynić siłę. Ten pejzaż zrujnowanego miasta miał pokazać światu, co się stało na przykładzie właśnie tego kraju i miasta, które w naszej części Europy najbardziej ucierpiało. Na to wszystko się nie zdecydowano. W końcu powstał kaleki, taki zniekształcający pierwotną ideę autorów, film Jerzego Zarzyckiego Miasto nieujarzmione, miło już dawno wycofał swoje nazwisko z czołówki. Ale to aż dużo dopiero, później było, właśnie prawda? Po w 51 roku. No właśnie, a ten pomysł kilka lat po wojnie powstał, prawda? Tak, i już wtedy oczywiście trzeba było zrobić dekoracje, w dekoracjach to, bo Warszawa została w międzyczasie odbudowana. Dopiero po 57 latach do tego pomysłu wrócił Roman Polański. Więc Robinson Warszawski po pierwsze. Po drugie, o czym piszę teraz w tej książce, która ma się ukazać lada tydzień, Historia nie była kina PRL, film o doktorze Korczaku, który mógł był zrobić wtedy Alexander Ford. Pomysł filmu o biografii doktora Korczaka, tego żydowskiego świętego, złożył w filmie polskim właśnie u Jerzego Bossaka Ludwik Starski, przyszły scenarzysta Zakazanych piosenek i Przygody na Mariensztacie, jesienią 1945 roku. No ale to też obawiano się tego, że żydowski temat na początek, że znów postać nie tylko, mimo że wspaniała, to jednak budząca wtedy kontrowersje. Nie dość, że bierna, to jeszcze wychowująca swoich wychowanków w bierności. Odkładano to, aż w końcu Ford zrobił ten film według zresztą zbliżonego pomysłu, choć już Starskiego nie było w czołówce, w Niemczech na początku lat 70. No i po trzecie jeszcze taki film, 2 godziny, współczesny, pokazujący sytuację Polaków tuż po wojnie według scenariusza Hanny Mordkowicz-Lczakowej. I ten film został nakręcony w końcu w 1946 roku, ale wszedł na ekrany dopiero w 1957, bo go wstrzymano. Także właściwie nic nie zostało z tego pierwotnego, bardzo ciekawego projektu otwarcia. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. W studiu Radia Kraków jest profesor Tadeusz Lubelski. Rozmawiamy o kinie w PRL-u. Dużo mówiliśmy o tym pierwszym okresie. Pierwszym okresie, który zamyka się w roku 55, bo także w kinematografii można mówić o pewnego rodzaju odwilży, czy wręcz o takim przebudzeniu, czy narodzinach raczej. No tak, to trudno nawet w jakimś jednym punkcie ten moment przebudzenia umieścić. Niewątpliwie on się wiązał z tą odwilżą poprzedzającą październik 56 roku. Tutaj kilka momentów jest ważnych. Od strony organizacyjnej jest to realizacja idei, takiej przedwojennej idei startowców o zespołach filmowych. W warunkach tej kinematografii socjalistycznej, gdzie był jeden państwowy producent, było bardzo ważne, dlatego że pozwalało łączyć się tym filmowcom w grupy autorów, filmowców o zbliżonych poglądach, reżyserzy realizujący filmy czy scenarzyści przygotowujący dla nich podstawę literacką nie byli osamotnieni. Z tych zespołów, które powstały właśnie w 55 roku, wyłoniły się później z tej zbiorowej pracy nad filmami najważniejsze dokonania kina okresu Polski Ludowej, zwłaszcza w zespołach kadr kierowanym przez Jerzego Kawalerowicza od początku, właściwie przez cały czas, aż do jego śmierci. W zespole Kamera, kierowanym przez Jerzego Bossaka, w zespole Tor, pierwotnie nazywał się ten zespół po prostu, stworzony w 56 roku. Więc one powstały przed tym przełomem październikowym, a pierwszą taką premierą, no, pokazującą
nowy obraz rzeczywistości w kinematografii stało się pokolenie Andrzeja Wajdy. On miał premierę w styczniu 1955 roku. Mnie jeszcze interesuje jedna rzecz odnośnie tej organizacji i tych wczesnych lat, więc pozwolę sobie do tego wrócić. Proszę mi powiedzieć, co się stało z tymi właścicielami przedwojennych kin? Czy oni dostali jakąś rekompensatę za to, że wywłaszczono ich z majątku posiadanego właśnie z tych kin, w których filmy były prezentowane? Nie sądzę, nie. Raczej nie dostawali rekompensaty, raczej cieszyli się, że przeżyli, bo z nimi się dość ostro rozprawiono. To wszystko działo się w tym okresie, w 1945 roku, w pierwszym okresie, tuż przed końcem wojny i tuż po końcu wojny, kiedy jeszcze nie było jasności co do charakteru przyszłej kultury, prawda, jeszcze zostały prywatne wydawnictwa, jeszcze była taka wielobarwność wśród czasopism wydawanych w sensie ideologicznym. Myślano jeszcze, rozważano na przykład spółdzielczy model kinematografii. Przetrwał Związek Właścicieli Teatrów Świetlnych, takie zrzeszenie przedwojenne grupujące właścicieli i najemców sal kinowych, i oni przejmowali te sale, nieliczne, ale jednak niektóre ocalały. Zaczynali tam normalną działalność, zaczynali wyświetlać filmy, wykorzystując te kopie, które zostały. Ale szybko ich tych złudzeń, że to będzie możliwe, pozbawiono. Stworzono takie pośpiesznie podstawy prawne, bardziej w cudzysłowie podstawy prawne, pozwalające na usunięcie ich. To był taki dekret o specjalnej ważności kin, wyświetlania filmów dla państwa. Na tej podstawie usuwano dawnych właścicieli, kina upaństwowiono i na ich czele umieszczano takich szybko przeszkalanych kierowników, którzy byli przekonywani o ważności przede wszystkim propagandowej strony kina, i tam też organizowano w kinach, oprócz wyświetlania filmów, rozmaite wiece, pogadanki, wieczorynki itd. Czyli można powiedzieć, że ten taki model przedwojenny relacji pomiędzy widzem a twórcami zastąpił taki model pomiędzy mecenatem państwowym a twórcami właśnie. Kto w takim razie decydował o tym, jakie filmy będą produkowane? Tak jak pan mówi, z tym, że zastąpiłbym to słowo mecenatem bardziej producentem, bo mecenat jednak kojarzy się mecenas z pewnowolnością. Kojarzy się z obroną, tak, z taką, no, z poparciem, związkiem między tym mecenasem a klientem, a tutaj raczej trudno było o te partnerskie relacje. Tak, z tym, że jednak podstawą relacji między widzem a filmem jest jakiś rodzaj aprobaty, atrakcyjności widowiska filmowego, więc z tego nie chciano całkowicie zrezygnować. I na początku, w pierwszym powojennym okresie, sprowadzano trochę filmów z Zachodu, na ile sytuacja finansowa pozwalała, no ale też trzeba powiedzieć, że wiele tych filmów radzieckich, które wtedy wyświetlano, cieszyło się autentyczną sympatią widowni. One łączyły często taki sentymentalizm z pewną fabularną atrakcyjnością. A poza tym ludzie bardzo lubili chodzić do kina, więc w końcu zgadzali się oglądać to, co im pokazywano. Natomiast rzeczywiście znikła taka bezpośrednia więź między atrakcyjnością przyszłego, możliwą atrakcyjnością przyszłego filmu, a kierowaniem go do produkcji. Ona też musiała być brana pod uwagę, ale przede wszystkim liczyła się wartość propagandowa. Natomiast to się rzeczywiście zmieniło po tym przełomie październikowym. Tutaj władza ustąpiła trochę pola, a jak raz ustąpiła pola, to później ciężko było je zająć. Inaczej bym powiedział, siła tej propozycji artystycznej stworzonej przez filmowców tego pokolenia Szkoły Polskiej przeszła oczekiwania. Filmy Wajdy, Munka, Hasa, Kuca powstałe w drugiej połowie lat 50., na początku lat 60. coraz bardziej okazywały się nie po myśli władzy, nie były w żadnym stopniu realizacją propagandy socjalistycznej, ale ogromnie zwróciły uwagę publiczności. Wywołały taki dialog emocjonalny między filmowcami a publicznością, a równocześnie przynosiły sukces międzynarodowy, jak gdyby legitymizowały te władze w pewien sposób. I to trudno było powstrzymać. No ale w końcu to powstrzymano tą
tajną uchwałą sekretariatu Komitetu Centralnego Partii z czerwca 60 roku. Właściwie sztucznie powstrzymano rozwój szkoły polskiej. Powstrzymano te filmy opowiadające i o współczesności, i o ostatniej wojnie w tonie no, dalekim od socjalistycznego sposobu myślenia, poparcia dla Związku Radzieckiego i tak dalej. Cytuje pan fragmenty tej uchwały w historii kina polskiego. Może mały fragment. Pierwszeństwo w doborze tematów należy zapewnić problemom ideowym i moralno-wychowawczym, służącym potrzebom kraju budującego socjalizm. To fragment z tej uchwały, która jednak nie powstrzymała tego rozwoju kinematografii w takim stopniu, w jakim władze Komitetu Centralnego pewnie by chciały. Czy to można w ogóle odbierać jako taką próbę nawrotu do socrealizmu, o tej roli wychowawczej właśnie myślę? No nie wprost może socjalizmu, bo już do tego to był jednak projekt przegrany i dosłownie nie mógł być jakoś rekonstruowany w tym czasie. Co jakiś czas ten termin powracał, ale już jako tylko taki liczman, takie przezwanie. Natomiast no, próbowano jednak przywrócić taką ideologiczną funkcję kina. Zwłaszcza taka grupa filmów opowiadających w inny sposób niż opowiadały filmy Szkoły Polskiej, Popiół i Diament, Kanał, Eroika i tak dalej. O II wojnie światowej te filmy takiej linii moczarowskiej Jerzego Passendorfera z barwami walki na czele, aż po tam Jarzębinę Czerwoną Petelskich czy Zwycięstwo, dylogię Passendorfera. To były filmy opowiadające o II wojnie światowej jako zwycięstwie Polaków, prawda, kierowanych przez Armię Czerwoną i tak dalej, w nowy sposób. A że równocześnie, na przykład poprzez seriale realizowane właśnie w tym samym czasie, pod koniec lat 60. Przecież to lata 60., Cztery pancerni, tak, i Stawka większa niż życie. Tak, oczywiście, te seriale powstały zresztą w zespole Syrena. To był ten nurt moczarowski właśnie, również? To już nie całkiem. To był pewien odprysk. Wykorzystanie pewnej koniunktury na takie zwycięskie i jakby trochę bezproblemowe, usuwające w cień całą gorycz i dwuznaczność tego zwycięstwa polskiego, prawda, naszego, kiedy w wyniku II wojny światowej znaleźliśmy się nie w tym obozie, nie w tym obszarze politycznym, którego oczekiwało społeczeństwo. Ale równocześnie to były filmy, które odbierano wtedy właściwie tak, jak się do dziś je odbiera w znacznym stopniu, apolitycznie, jako takie filmy przygodowe. Sensacyjne. Tym niemniej one sensacyjne, tak, z tą sympatyczną postacią bajkową właściwie taką, zawsze zwycięskiego kapitana Klossa. No właśnie, kapitan Kloss powraca. Kapitan Kloss powraca dzisiaj. Staramy się w tych naszych spotkaniach, w audycjach za kurtyną PRL-u, odpowiadać też na pytanie, ile z tego, co się działo w tej epoce już definitywnie zamkniętej, dziś jeszcze elementów jest żywych, na ile one mają znaczenie. Pan jako historyk filmów widzi to na pewno inaczej niż przeciętni oglądacze, widzowie tych właśnie seriali, które do dzisiaj przecież cieszą się ogromną popularnością. Wciąż gdzieś w telewizji możemy je znaleźć. Na czym polegał fenomen kina polskiego? Przecież mówimy o końcu lat 60. teraz. Sami Swoi to jest 1967 rok. Także ten sam czas. Także to rzeczywiście taka epoka niezbyt ciekawa dla kultury i takiego odwrotu czy osłabnięcia, kryzysu tej polskiej kinematografii, a jednak filmy z tego okresu właśnie przetrwały nieraz bardziej, wyraźniej niż filmy wybitne. Chciałbym tutaj się czuć, czy zajmować takie stanowisko większości normalnych oglądaczy filmów, bo tak się normalnym oglądaczem też czuję. No ale prawdę mówiąc, nad tym ubolewam. Z większą przyjemnością, nieporównanie większą, wracam po latach, a siłą rzeczy, wykonując ten zawód, wykładając dla studentów, pisząc książki, oglądam te filmy wciąż na nowo. I w Eroice Munka, w rękopisie znalezionym w Saragossie, czy w szyfrach Hasa, w Popiele i Diamencie Wajdy, widzę wciąż coś nowego i fascynującego. Mogę te filmy oglądać nieustannie. Prawdę mówiąc, jednorazowe obejrzenie samych swoich
wtedy, kiedy weszli na ekrany w 1967 roku, czy kilka odcinków stawki większej niż życie, całkiem by mi wystarczyło, więc przyznam, że jako widz nie solidaryzuję się z tym trudno dla mnie zrozumiałym zachwytem dla tych popularnych seriali, ale rzeczywiście to pytanie o trwałość tych dawnych filmów popularnych jest wciąż zadawane. Napisano na ten temat bardzo dużo. Myślę, że nie jest trudno zgadnąć, dlaczego tak się stało. To jest taka funkcja ludyczna, a równocześnie kompensacyjna fabuł filmowych, myślę, że o tym zadecydowała. Po pierwsze, oglądanie co wieczór w tej serii kolejnych powtarzających się fabuł tego sympatycznego bohatera zwycięskiego, który zawsze wychodzi cało z wszelkich opresji, często wbrew prawdopodobieństwu tych fabuł, no, spełniało takie funkcje kompensacyjne, prawda? Sprawiało przyjemność widzom. Dodałbym coś jeszcze, taką sprawność realizacji. Kinematografia polska w tym czasie to był dobrze zarządzany przemysł, zatrudniający mnóstwo fachowców. Reżyserzy tych filmów, po pierwsze pomysłodawca serialu Stawka większa niż życie, Janusz Morgenstern, był po prostu bardzo dobrym reżyserem, znającym doskonale swoje rzemiosło. Zbigniew Safian i Andrzej Szypulski, scenarzyści ukrywający się pod pseudonimem Andrzej Zbych, mieli we krwi scenaropisarstwo. Epizodycznych nawet rolach grali wybitni aktorzy teatralni. Wspaniałą muzykę napisał Jerzy Matuszkiewicz, który jakby urodził się do takiej kompozycji filmowej. To się wszystko składało na dobrą jakość. Z obowiązku wybrałem się teraz do kina na film z obowiązku historyczno-filmowego. I trochę z ciekawości wybrałem się do kina na film Hans Kloss, Stawka większa niż śmierć, w pustym, ponurym, wielkim kinie Kijów w towarzystwie jeszcze dwóch dziesięciolatków z mamą w czwórkę obejrzeliśmy ten no, przerażający zupełnie gniot. Tu widzę, że jak gdyby nie było tych samych, zabrakło tych podstaw, po pierwsze warsztatu, a po drugie całego klimatu, który uzasadniał wartość i potrzebę opowiadania takich fabuł. Dziś mamy inne problemy i chyba tego typu proste satysfakcjonowanie nas jako widzów nie jest nam już potrzebne. Ja chciałbym, żebyśmy jeszcze raz spojrzeli na ten okres, który omawialiśmy, czyli od początków polskiej kinematografii po wojnie aż do lat 60., czy do końca lat 60., żeby pan nam opowiedział o tym, jak te filmy poszczególne w tych okresach były odbierane, jaką popularnością się cieszyły. Od Zakazanych piosenek przez te filmy produkcyjne, socrealistyczne, przez filmy Szkoły Polskiej, aż po te filmy, które już były po myśli nowych zarządzeń władz. Innymi słowy, pytamy o recepcję, pamiętając też, tak, że tak, kronika filmowa jeszcze zawsze się tam sączy, prawda? Dla takiego widza, że który do kina trafia. Zaczyna seans. Tak, zaczyna tak, seans. Tak, zaczyna seans. Jest już po kronice, to było takie pytanie widza filmowego. Na ogół starano się obejrzeć kronikę, ona była lubiana. Pełniła takie różne funkcje, które pełni dzisiaj bardziej, no wiem, jakiś... Serwis wiadomości. Facebook. Serwis wiadomości, tak. Tak, no tak, 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 właśnie czegoś takiego nawet szukałem, bo tam często taki głos opinii publicznej jednak trafiał. Po pierwsze powiem z obowiązku, że to jest najsłabiej opracowany dział historii kina. Właściwie nie mamy takich badań recepcji porządnych, więc musi tu zastępować zdradliwa często wiedza wynoszona z recenzji, prawda, plus box office, który jakoś od połowy lat 50. funkcjonował, no i tam dane o sprzedaży biletów i tak dalej. Musimy też pamiętać, że to jest zupełnie inna skala wielkości widowni, na przykład do połowy lat 50., czy nawet do końca lat 50. w tej epoce przedtelewizyjnej, prawda? Gdzie jakiś byle jaki film radziecki zbierał dość łatwo kilka milionów widzów, bo po prostu był wyświetlany w kinie i nie miał konkurencji, telewizji nie było. Była potrzeba oglądania takich fabuł obrazkowych. To są bardzo zwodnicze te kryteria i myślę, że jeszcze tam do końca lat 70. ta wspomniana przez panią przygoda na Mariensztacie Buczkowskiego miała większą oglądalność filmową niż Eroika Munka czy Popiół i Diament, co nie znaczy, żeby była traktowana jako film ważniejszy. Te filmy Szkoły Polskiej, one cieszyły się w znacznym stopniu
poparciem widowni. Nawet jeśli to nie było poparcie ideologiczne, jeśli ich wymowa tych filmów nie była całkiem po myśli widowni, bo to było w nich założone. One często prowokowały taką pewną, ja wiem, samouspokojenie, świadomość patriotyczną Polaków, to jednak to były filmy chciane. To były filmy, w których wyczuwało się jakość artystyczną i ważność tej propozycji. Rzeczywiście, no takie masowe poparcie połączone z pełną sympatią zaczęło się wraz z sukcesami kina popularnego. W telewizji to były właśnie seriale, o których mówiliśmy, a w kinie to była popularność pewnych komedii. Zaczęło się od całkiem nieoczekiwanej popularności też wspomnianej przez państwa komedii Sylwestra Chęcińskiego Sami swoi, a potem Bareja przyszedł. On debiutował wcześniej, na początku lat 60. Mężem swojej żony, od razu takim zauważonym filmie, który tam gdzieś bardzo wysoko znalazł się w box office. No ale to dopiero te jego komedie z lat 70. pełniące taką funkcję opozycyjną wobec takiej pewności siebie ideologicznej ekipy Gierka, one pokazały siłę kinematografii popularnej. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, miś, wcześniej poszukiwany, poszukiwana. No to się czuło prawdziwe poparcie widowni, tak. Ale to były jednak filmy... A to filmy... weszliśmy w dekadę lat 70. Tak, ale to były jednak filmy powstające za publiczne pieniądze. Już w latach 70. Nie było problemu z takim scenariuszem, chociaż przecież tam którykolwiek film, którąkolwiek scenę sobie wyobrazimy, to od razu się śmiejemy tutaj przed mikrofonami. No i to jest jedna wielka krytyka tego systemu. Jak to było możliwe, że jednak na to władza pozwalała? No to jest wspaniały paradoks tej kinematografii PRL-u, że tak dużo filmów, które mogłyby powstać i dziś, ciekawe czemu nie powstają, w tym sensie, że one nie były przecież po myśli władzy, mogły powstać już wtedy. Właściwie kino polskie drugiej połowy lat 70. to od Człowieka z marmuru Wajdy, aktorów prowincjonalnych Agnieszki Holland czy Wodzireja Feliksa Falka, to było kino właściwie opozycyjne, Barw ochronnych Zanussiego, prawda, przygotowujące te wszystkie możliwe przełomy polityczne. To jednak nie był przecież, to nie był ustrój totalitarny. W prawdziwym ustroju totalitarnym takie rzeczy nie byłyby możliwe. To był system nieszczelny. To jest przecież już wielokrotnie opisane w pracach politologów, socjologów, który sam przygotowywał właściwie własne unicestwienie. Czasem na pół świadomie, czasem myślę, że całkiem świadomie w wypadku tych przedstawicieli władzy, którzy sami mieli dość tego systemu i widzieli jego wszystkie możliwe ograniczenia. Ale jeśli wrócimy jeszcze na chwilę do tych komedii Barei, to tutaj się rozjeżdżały opinie pomiędzy odbiorcami, widzami, a krytykami, bo krytycy wytykali wszelkie możliwe błędy i słabość, czy miałkość wręcz filmów Barei. Tymczasem, jak pan mówi, widownia była zachwycona. To prawda, że Bareja nie został doceniony przez krytykę w stosownym czasie. To określenie bareizm, które potem uczyniła to właściwie tematem swojego filmu pod tym tytułem dokumentalnego Agnieszka Arnold, która zresztą wcześniej była asystentką Barei. Ona pokazała w tym filmie bareizm, dwuznaczność tego pojęcia. Ono pierwotnie w drugiej połowie lat 60. po mniej udanych jego filmach, no mówię mniej udanych, myśląc o Małżeństwie z rozsądku czy Przygodzie z piosenką, choć dzisiaj to Małżeństwo z rozsądku ogląda się z przyjemnością. Wtedy jakoś on się mniej podobał, wyczuwało się taką dwuznaczność jego. Wtedy ten termin bareizm oznaczał taką tandetę i to podszytą propagandową intencją. Dopiero potem zaczął on oznaczać właśnie od czasu Poszukiwanej. To był taki film przełomowy z 72 roku z Wojciechem Pokorą jako historykiem sztuki, który zarabia bardzo słabo, a jak się przebiera za służącą, to zaczyna zarabiać znakomicie. Wszystkie te idiotyzmy systemu w wielu dowcipach tam wyszły. Ten bareizm zaczął oznaczać właśnie takie pirnonsensowe, osiągające często wymiary poezji, dostrzeganie i wydobywanie na wierzch sprzeczności, absurdów systemu. Może po prostu krytycy w latach 70.
nie wyobrażali sobie, jakie komedie będą powstawały nad Wisłą na początku XXI wieku. Myślę, że przychylniejszym okiem by spojrzeli na Bareję, gdyby teraz oglądali komedię. Tak, zapewne, zapewne. To zgadzam się z pani spostrzeżeniem. A jeszcze nie wyobrażali sobie. Co do takiej zasadności krytyki, no to nie sposób odmówić, że mimo wszystko w tych komediach nie ma grozy. Więc jak się ogląda po latach, to rzeczywiście może zostać tylko taki obraz, że było wesoło. To, co część teraz osób zarzuca tym filmom. Tak, to prawda. No ale nie wymagajmy zbyt wiele. No, od jednak, komedii. Nie. Raz od komedii, a dwa od filmowców pracujących w PRL-u. I tak te filmy, czy Bareja przypłacił zdrowiem i w końcu przed wczesną śmiercią, to wszystkie walki z cenzurą i tak dalej. W tym filmie Co mi zrobisz, jak mi złapiesz, już nie pamiętam ile, 30 ileś ingerencji cenzury. To była walka. Jednak cenzorzy śmiali się, a równocześnie wykonywali swój zawód, no i żądali, przepuszczali te filmy w końcu. To sam dziw, że one w ogóle powstawały. Przepuszczali je, ale no, żądali wycinania, łagodzenia. Wydaje mi się, że kino PRL-owskie też bardziej dbało o najmłodszych widzów. Sama pamiętam, że chodziłam z rodzicami na takie poranki w niedzielę do kina. Teraz trudno znaleźć takie poranki, nie we wszystkich kinach są. Chciałabym zapytać, czy to prawda też, a propos recepcji i udziału młodocianych w życiu filmowym, że sam Roman Polański miał problem z obejrzeniem swojego Noża w wodzie, bo tak młodo wyglądał, że nie chciano go wpuścić do kina. Z całą pewnością to pamiętam, bo sam mnie też nie puścili, tylko że ja tam w 62 miałem 13, więc, ale zaryzykowałem, ale nie wpuszczono mnie absolutnie, od 18 lat. Nie wiem, czy to prawda, ale jest to prawdopodobne i bardzo smaczna anegdota. Łączy taką surowość, wiedzę o rzeczywistej surowości tych stróżów wtedy, moralności. Starszych panów często, w takich liberiach, którzy reprezentowali właśnie jakby system, choćby pilnując, żeby młodzi ludzie nie chodzili na te niedozwolone filmy. No i z taką młodzieńczością i młodym wyglądem, do dziś imponującym, prawda, Romana Polańskiego. To jeszcze strach pomyśleć, ile on ma lat. To jeszcze a propos tych stróżów moralności, przypomniał mi się Adam Warzyk, który tej moralności strzegł odnośnie głównie erotyki w kinie, i to w tym kinie socrealistycznym. Tam żadna scena miłosna pojawić się nie mogła, również na skutek jego interwencji. Tak, to prawda. To kino, cały ten model pedagogiki zetempowskiej, no, był odrażający, absurdalny. Nie wyobrażano sobie najniewinniejszych scen erotycznych. No, ale na szczęście to trwało u nas stosunkowo krótko i z tego akurat szybko kinematografię udało się wyzwolić. Ale właśnie dzięki temu ja mogłam od najmłodszych lat oglądać spokojnie Przygody na Marienstadcie i rodzice wiedzieli, że tam się nic niedozwolonego nie pojawi. To także z tego względu. Tak, to prawda. Nie? Najgorsze w tym okresie socjalistycznym, stalinowskim, było to, że to było jedyne kino, które pokazywano publiczności, bo nie można było zobaczyć żadnych innych filmów. Telewizji nie było, żadnych zachodnich filmów nie sprowadzano. No to rzeczywiście takie przerażające wyjałowienie. No w Związku Radzieckim to trwało kilkadziesiąt lat, u nas na szczęście 5-6. Ale czy można w takim razie powiedzieć o takim otwarciu, czy z tym związane były też dyskusyjne kluby filmowe? Bo nie mówiliśmy nic o tym ruchu, a to chyba wydaje się ważne, jeśli patrzymy na kinematografię, czy na w ogóle kino w Polsce Ludowej. Ważne ogniwo też łączności pomiędzy tak, rozumiem. Widzami już filmowcami. Przejdę do DKF-ów, ale ja bym chciał coś powiedzieć o repertuarze, bo często nawet wśród swoich studentów spotykam takie jakieś fałszywe wyobrażenie o repertuarze kin w okresie PRL-u. Poza okresem tym socrealizmu, rzeczywiście to wtedy był twardy wychów, żadnych marzeń o innym kinie niż socrealistyczne, to tak od 57
58 chyba roku, kiedy już można było konsumować te owoce przemiany politycznej po październiku 56 roku. I to był bardzo dobry repertuar. Przez cały okres PRL-u. Z jednej strony pokazywano, co prawda często z dwu-trzyletnim, za dużym jak na nasze dzisiejsze przyzwyczajenia opóźnieniem, to prawda. Ale można było obejrzeć całe takie światowe kino artystyczne. Wszystkie dzieła Felliniego, Antonioniego, Bergmana, Bergmana akurat milczenia. Prawie całe. I tu już zmierzam do DKF-ów. Nowej fali francuskiej. To wszystko było u nas w repertuarze. Natomiast ograniczano dużą ilość takiej tandety komercyjnej. I myślę, że z zyskiem dla widowni. Wielu tych rzeczy nie pokazywano. A jeśli coś bardzo wartościowego, takiego wymyślnego, co można trudno było pokazać w normalnych kinach dla kilkuset widzów, to załatwiał po pierwsze ruch dyskusyjnych klubów filmowych, a po drugie tak zwane kina studyjne, gdzie właśnie takie filmy nowej fali francuskiej, czy tych rozmaitych innych nurtów nowofalowych, czeskich, węgierskich, szwedzkich, japońskich. To wszystko u nas pokazywano. A ruch dyskusyjnych klubów filmowych to było coś specjalnego jeszcze, bo pokazywało, jak na przykładzie filmów można rozmawiać o życiu, polityce, w ogóle na te wszystkie tematy, których obecność w normalnym dyskursie publicznym była rzeczywiście ograniczona i reglementowana. Natomiast oglądać świat w filmach fabularnych można było dowoli i potem o tym rozmawiać. To jeszcze jedno pytanie na koniec, bo mówił pan o tym, że dbano o poziom filmów, które były prezentowane w kinach, ale czy można też powiedzieć, że komisje scenariuszowe, które oceniały scenariusze, również poza tym, że dbały o poprawność polityczną, dbały również o poziom tych scenariuszy, które potem były realizowane przez cały ten okres PRL-u? Tak, trzeba powiedzieć, że tak, że jak się dzisiaj czyta te, to zaczęło być publikowane debaty komisji scenariuszowej oceniające najpierw scenariusze, a potem gotowe filmy pod kątem możliwości dopuszczenia ich najpierw do realizacji, a potem na ekrany. Często najbardziej nas denerwuje, drażni, szokuje ten aspekt polityczny, ale tam jednak był także obecny aspekt artystyczny. Dbano o poziom. Nie taki straszny PRL, jak go czasem malujemy. Staramy się nie tyle go kolorować, ale pokazywać nie tylko te negatywne, ale także pozytywne aspekty. Naszym gościem był profesor Tadeusz Lubelski. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Nie możemy sobie odmówić przyjemności słuchania piosenek z filmu Przygoda na Mariensztacie. Dziwne to były czasy, gdy nad miłość do mężczyzny przekładało się miłość do miasta. Za kurtyną PRL-u w dwójce do 13:30. Mówiliśmy o organizacji polskiej kinematografii, o jej przemianach, o reakcjach widzów na różne seanse. Czas spojrzeć na to, jakie postawy poprzez film promowano, jaki obraz świata władza chciała kinomanom zaszczepić. Najlepiej jest to oczywiście widoczne w kinie socrealistycznym, po którym naszym przewodnikiem będzie jego znawca, pan profesor Piotr Zwierzchowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor Tadeusz Lubelski opowiadał przed chwilą o znaczeniu przedwojennych filmowców w tworzeniu filmu powojennego. Zarazem jednak w warstwie ideowej wyraźnie odcinano się od tego, co przed wojną. Ile kina przedwojennego odnaleźć można w socrealizmie? Wbrew pozorom dosyć dużo, dlatego że jeżeli spojrzymy na najlepsze pod względem realizacyjnym filmy socrealistyczne, to są one zrealizowane przez na przykład Leonarda Buczkowskiego czy Jana Fetkego, czyli tych twórców, którzy nie tylko realizowali filmy już przed wojną, pod koniec lat 20., ale którzy w dodatku zaliczali się do tak zwanej branży, czyli do tego kina głównonurtowego. Bo warto powiedzieć, że o ile kino socrealistyczne odcinało się od kina przedwojennego, to przede wszystkim właśnie od branży. Tymczasem w praktyce okazywało się, że realizatorzy z branży po prostu są najlepszymi fachowcami, którzy są w stanie zrealizować zamówienie producenta, a to, czy tym producentem był przedwojenny finansista, czy powojenna władza, to wydawało się dla nich drugorzędne.
Jak można scharakteryzować ten wizerunek nowego człowieka w nowych czasach, który właśnie w filmie socrealistycznym był promowany? Kino socrealistyczne w ogóle można nazwać w pewnym sensie reklamą nowych czasów. Warto pamiętać, że to, co miało być dla niego charakterystyczne, to typowość, przy czym typowe to nie było to, jak my rozumiemy potocznie, to, co najczęściej spotykane, ale jako to, co jest właściwe dla nowych czasów. Czyli jeżeli na przykład w fabryce było 100 robotników i 95 to byli źli robotnicy, a 5 przodownicy pracy, to tych 5 stanowiło typowy wizerunek robotnika. I w ogóle kultura socrealistyczna, w tym oczywiście również kino, miały promować nowego człowieka pisanego koniecznie dużymi literami. Można nawet sformułować pewien dekalog tego bohatera. On miał być oczywiście dobry, pracowity, sumienny, odpowiedzialny, kochać socjalizm, kochać ludową ojczyznę, pomagać innym ludziom. To przypomina w ogóle bohatera kina popularnego. Na przykład można tu znaleźć odwołania do tak zwanego dekalogu kowboja z filmów Gina Autry'ego z lat 30. Jeszcze także dzieci i zwierzęta. Miłość do dzieci i zwierząt się pojawia oczywiście w obu tych katalogach. Tak, umiłowanie fabryki czy kopalni. W zasadzie miał być to wzór. Zresztą tutaj warto się odnieść również do innych tekstów, bo przecież widzowie funkcjonowali w tak zwanym intertekście doktrynalnym, czyli jeden tekst odnosił i do drugiego tekstu. Na początku lat 50. ukazało się w Polsce tłumaczenie podręcznika do psychologii, podręcznika akademickiego autorstwa Borisa Tiepłowa i tam ostatni rozdział tej książki był zatytułowany Cechy charakteru człowieka radzieckiego. Wynikało z tego rozdziału, że kompetencja, pracowitość, odpowiedzialność to są cechy charakterystyczne dla człowieka radzieckiego, a polski bohater miał rzecz jasna je przejąć. I jeżeli spojrzymy w ogóle na taką charakterystyczną konstrukcję dla filmu socrealistycznego, to najważniejszym punktem jest w niej przemiana bohatera. To znaczy, to nie był bohater, który wątpił w system, czy przychodził ze strony zła. Nie, to był bohater, który się uczył tego systemu, który nie był czegoś pewny. W pewnym momencie natomiast otwierały mu się oczy i od tej pory był już uświadomionym robotnikiem czy członkiem klasy robotniczej. Takim wzorcowym, można powiedzieć, przykładem bardzo udanego zresztą filmu socrealistycznego była dylogia Jerzego Kawalerowicza Celuloza i Pod gwiazdą frygijską. Ale przemianę głównego bohatera mamy także w jednym z naszych ulubionych filmów, czyli w Przygodzie na Mariensztacie. I na kanwie tej przemiany głównej bohaterki, kobiety, chciałabym porozmawiać o tym, jak zmieniła się rola mężczyzny i kobiety w filmie socrealistycznym. To się wydaje istotne. Kobieta staje się partnerem, jest równouprawniona do tego stopnia, że staje się murarką warszawską. No, towarzysz Lenin powiedział, że nie ma większego wyzysku kobiety niż praca w domu. W związku z tym nic dziwnego, że w wielu filmach pokazywano kobietę, która wykonuje męskie zawody. I to jest też ciekawostka, bo można zauważyć rzecz następującą, że kiedy mówi się o równouprawnieniu kobiety, to najczęściej twórcy jakby mieli na myśli możliwość bycia przez nią mężczyzną. To znaczy kobieta jest pełnowartościowa, bo ma prawo być mężczyzną, ma prawo wykonywać męskie zawody. Tutaj warto zwrócić uwagę na pewną tezę, którą promują badaczki feministyczne, mówiąc, że w gruncie rzeczy kino socrealistyczne prezentuje taki wizerunek kobiety ukazywanej w sposób patriarchalny. To znaczy kobieta walczy o to swoje równouprawnienie, ale tak naprawdę walczy o mężczyznę. Kiedy zdobywa mężczyznę, wówczas cała sytuacja się zmienia. I jeżeli spojrzymy na takie filmy jak właśnie Przygoda na Mariensztacie, czy Autobus odjeżdża 6:20, czy Niedaleko Warszawy, to może odrobina prawdy w takiej tezie jest. No, nie zmienia to w niczym faktu, że kino socrealistyczne faktycznie pokazywało nieco inny wizerunek kobiety. Kobiety, która jest murarką, która jest spawaczką, która prowadzi samochód, jak w filmie Irena do domu. Ale warto też powiedzieć, że to nie był tylko wpływ ideologii. To była rzeczywiście trochę też potrzeba czasów. Bo pamiętajmy, że na wojnie zazwyczaj w większości giną mężczyźni. Kraj jest zrujnowany, brakuje rąk do pracy. Nic więc dziwnego, że kobiety muszą pracować w zawodach, które do tej pory były dla nich przynajmniej częściowo zamknięte. I nic dziwnego, że ten problem podejmuje też propaganda.
ten rodowód takiej maskulinizacji oczywiście jest długi, można to odnaleźć już u Platona. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym tu przy tej okazji powiedzieć, przy okazji bohaterów, no bo mamy tych bohaterów pozytywnych, ale są też bohaterowie negatywni, to znaczy wróg zawsze w tych filmach jest obecny. Czy on rzeczywiście mógł zagrozić pozycji bohatera? Czy to był taki rzeczywisty przeciwnik, rywal, którego się należy bać, bo jest w stanie przeprowadzić swoje przedsięwzięcia? Podjął pan od razu, można powiedzieć, największy problem wizerunku wroga w kinie socrealistycznym, dlatego że tam tkwiła pewna wewnętrzna sprzeczność. Zarzucano w prasie, zarzucano bardzo często filmom socrealistycznym, że te wizerunki wroga są takie niedopracowane, nieprawdziwe i podawane jako przykład kino radzieckie. Myślę, że w kinie radzieckim było tak samo, bo tak, jeżeli z jednej strony musimy pokazać wroga, który jest okrutny, podły, silny, który jest w stanie nam zagrozić, musimy być czujni, a z drugiej strony trzeba pokazać, że ten wróg zawsze, i tutaj nie ma żadnych wyjątków, zawsze przegrywa, no to albo on jest silny i potężny, albo musi zawsze przegrać. I mam wrażenie, że w tym wizerunku tkwiła właśnie pewna sprzeczność, bo niezależnie jak podłych sztuczek by używał, musi przegrać, w czym wielka zasługa Urzędu Bezpieczeństwa, bo skoro jest wróg, ktoś musi z tym wrogiem walczyć. No i ten Urząd Bezpieczeństwa, przedstawiciele Urzędu Bezpieczeństwa byli pokazywani jako ci, którzy czuwają, troską otaczają daną osadę czy jakiś zakład pracy, i to są te osoby, które w sposób zrównoważony, ale też taki pełen wyrozumiałości o rzeczywistość się troszczą i którzy panują nad nią tak, żeby wszystko jednak szło ku dobremu. No, najwspanialszym wizerunkiem moim zdaniem jest ten zawarty w filmie Niedaleko Warszawy Marii Kaniewskiej z roku 1954. Tam na terenie huty działa szpieg, sabotażysta. W zasadzie jedyną osobą, która go na początku podejrzewa, jest główna bohaterka filmu. Nikt jej nie może zrozumieć i w końcu zrozumienie znajduje w Urzędzie Bezpieczeństwa. Co ciekawe, ona sama dobrowolnie zgłasza się do urzędu, żeby donieść tam o swoich wątpliwościach. I też pokazana jest niezwykle ciekawa hierarchia w tym urzędzie. Mianowicie najpierw trafia bodajże do porucznika, którego zagrał aktor o takiej nieco przedwojennej urodzie, Adolf Chronicki. Ten porucznik jeszcze tak nie do końca jej wierzy i bohaterka prosi o spotkanie z jego przełożonym, z pułkownikiem, a więc trafia wyżej w hierarchii. Pułkownika zagrał Igor Śmiałowski, a więc można powiedzieć, że aktor jeszcze bardziej przystojny, jeszcze bardziej mądry, wyrozumiały, aż strach pomyśleć, jak mądry, piękny, wyrozumiały jest jego z kolei przełożony. Także w tym filmie było pokazany budynek Urzędu Bezpieczeństwa jako święta przestrzeń, jako ta strefa sakrum, która chroni bohaterkę. W ramach Urzędu Bezpieczeństwa nic złego bohatera nie mogło spotkać. To jest bardzo ciekawe, co pan powiedział o tych pięknych bohaterach. Ja od razu przypomniałam sobie film Rewers i Marcina Dorocińskiego, który jest takim niezwykle przystojnym, ale właśnie czarnym charakterem rewersu. No bo tutaj ta sytuacja socrealistyczna jest odwrócona. Awersem byłoby Niedaleko Warszawy, a właśnie rewersem film sprzed kilku lat. Czy pan dostrzega w nim jakieś stylizacje na kino socrealistyczne? No, przede wszystkim jednak to jest ikonografia, odwołanie do pewnych wizerunków, do pewnych emblematów, do ubiorów, sloganów. Myślę, że w ten sposób, dlatego że zachowanie dzisiaj struktury kina socrealistycznego czy jego bohaterów potraktowanych tak zupełnie serio byłoby chyba niemożliwe, bo dlatego że dzisiaj nie jesteśmy już w stanie poważnie potraktować ówczesnych funkcji ideologicznych. Na przykład wspomniany przez państwa film Przygoda na Mariensztacie, on się dzisiaj dobrze ogląda, dlatego że jesteśmy w stanie zostawić na boku tę funkcję ideologiczną, a ten film spełnia również świetnie funkcję kultury popularnej. On potrafi bawić widza nawet w momencie, kiedy zapomnimy, jakie były jego pierwotne, podstawowe założenia. Natomiast warto też się odnieść do tego wizerunku już fizycznego bohatera, ponieważ no wiadomo, że kanony urody są sprawą kulturową i zmieniają się w historii. Jeszcze pod koniec lat 40. taką najważniejszą, najpopularniejszą parą aktorską w Polsce byli Danuta Szaflarska i Jerzy Duszyński, którzy zagrali najpierw rodzeństwo w Zakazanych Piosenkach, a później po licznych protestach widzów, którzy mówili, że taka para powinna grać parę właśnie, a nie rodzeństwo, zagrali już Zakochanych w sobie, zagrali Małżeństwo w skarbie. I nagle oni na początku lat 50. zupełnie znikają z filmu. Grają co prawda role drugoplanowe, zresztą role drugoplanowe raczej takie o zabarwieniu negatywnym, bo ich uroda wydawała się zbyt przedwojenna, nie pasowała do nowych czasów.
a nowymi bohaterami stają się właśnie przodownik pracy Janek Szarliński, zagrany przez Tadeusza Schmidta w Przygodzie na Mariensztacie, czy Aleksandra Śląska, której uroda według ówczesnego odbioru okazała się bardzo uniwersalna, bo potrafiła zagrać zarówno przodownicę pracy Krystynę Poradzką w filmie Autobus odjeżdża 6:20, jak i Konstancję Gładkowską, ukochaną Chopina w filmie Młodej Chopina Aleksandra Forda. W swojej książce Zapomniani bohaterowie, o bohaterach filmowych polskiego socjalizmu, pan analizuje nie tylko kwestie wyglądu, kanonów urody bohaterów, ale także, co mnie bardzo zainteresowało, katalog gestów, którymi oni się posługują. Wyróżnia pan pewne gesty, które w filmach socjalistycznych musiały się pojawić, na przykład zaciskanie pięści, znamionujące jakąś taką wewnętrzną siłę bohatera i determinację. Kino socjalistyczne miało być przeznaczone dla mas, musiało być absolutnie czytelne. Odrzucano wszelkie eksperymenty formalne, wszystko, co mogłoby zakłócić przezroczystości tego dzieła i starano się zawrzeć jak najwięcej znaków nacechowanych aksjologicznie, dobro, zło, które pozwoliłyby odczytać główną postać czy jej zachowania. I w związku z tym pojawiały się pewne takie stereotypy, pewne klisze, również związane z gestami. Ponieważ w wielu filmach socjalistycznych pojawiały się zebrania, przemowy, nic więc dziwnego, że zaciśnięta pięść pokazywała gotowość do pójścia naprzód, do walki. W zasadzie trudno sobie wyobrazić scenę zebrania partyjnego czy jakiejś manifestacji bez przemawiającego w ten sposób człowieka. Widz, patrząc na te gesty, musiał jednoznacznie interpretować. Ale z drugiej strony warto podkreślić, że te gesty musiały być osadzone w jakimś kontekście. To jest troszeczkę tak jak z odwołaniami do wizerunków do twarzy, do czegoś, co Sergiej Eisenstein nazywał typarzem. Można powiedzieć, że już twarz powinna nam mówić wiele o bohaterze, ale na przykład Ludwig Benoit miał taką twarz, która w jednym filmie mogła być odczytana jako twarz szpiega sabotażysty, właśnie jak niedaleko Warszawy, albo robotnika godnego zaufania, jak w filmie Piątka z ulicy Barskiej Aleksandra Forda. Jeżeli mieliśmy do tego odpowiedni kontekst, to ta twarz nabierała, można powiedzieć, dodatkowych cech w jednym lub drugim kontekście, była twarzą zbrodniarza albo twarzą dobrego robotnika. Ale wiele rzeczy, kostiumy, muzyka, no przecież słynni bikiniarze, prawda? Jeżeli pokazuje się bohater w butach na zbyt grubej podeszwie, w kolorowych krawatach z odpowiednią fryzurą, to nie musimy tutaj mówić widzowi nic więcej. Wiadomo, że to jest bikiniarz, wiadomo, że to jest postać negatywna. Widz wiedział, jakiej muzyki nie słuchać, jak się nie ubierać również z tych filmów. Bohater na początku nie musiał nic mówić. Wystarczyło, że słuchał jazzu w radiu i już należało tego bohatera podejrzewać, że ma coś na sumieniu. A na przykład muzyka ludowa, czy w ogóle stroje ludowe kojarzyły się pozytywnie. No w filmie Załoga, który opowiada o uczniach szkoły morskiej, jest taka scena, gdzie przyjeżdżają rodzice z całej Polski. Przyjeżdżają na przykład rodzice ze Śląska, przyjeżdżają w strojach górniczych, albo przyjeżdżają z innych stron Polski w strojach ludowych. Wydaje się, prawda, że to jest najwygodniejszy strój na wielogodzinne podróżowanie pociągiem. Zwłaszcza czapka górnicza. W zatłoczonym pociągu, prawda? Ale w momencie, kiedy widz spojrzał, że rodzic bohatera wywodzi się ze stanu górniczego, pracuje w kopalni, no to już było wiadomo, że ten bohater musi być pozytywny. Na ile można czerpać wiedzę z tych filmów o rzeczywistości? Bo mówiliśmy o kobietach murarkach, o kobietach prowadzących samochód, o wiecach, czyli jakieś tam elementy rzeczywistości można było znaleźć w tych filmach, ale czy teraz, jak patrzymy na te filmy, to możemy czegoś więcej się dowiedzieć o tym, jak wtedy ludzie zachowywali się, mówili, jedli, jak po prostu radzono sobie z tą rzeczywistością? Jak spędzali wolny czas także? Wszystko zależy od nas, od badaczy, to znaczy od tego, jakie danemu tekstowi kultury, jakim jest film, jakie zadamy mu pytania. Kino socjalistyczne może być pośrednim i bezpośrednim źródłem wiedzy o kulturze, czyli może nam odpowiedzieć na pytanie, jak konstruowano ten świat, jaki przekaz chcieli zawrzeć twórcy, ale może też odpowiedzieć na pytanie, na przykład jak ci ludzie się zachowywali, jak się poruszali. O sposobie jedzenia dowiemy się niewiele, dlatego że też tutaj były pewne klisze. Już w 1956 roku Krzysztof Todor Teplitz kpił, że prawdziwy robotnik szeroko rozkracza nogi, pochyla się nisko nad miską i je siorbiąc zupę. Ja może
przytoczę to... cytat właśnie z Krzysztofa Teodora Teplica. Sztuka jedzenia na sposób proletariacki wymagała od aktora pochylenia się nad talerzem, lekkiego, niezbyt głośnego siorbania oraz szerokiego rozparcia łokci na stole. Po zjedzeniu bohater odsuwał od siebie talerz. Tak, jak, no, wystarczy spojrzeć na film Dwie Brygady, kiedy bohater, aktor, który grał rolę w teatrze klasycznym, w teatrze romantycznym, ma nagle zagrać robotnika i się okazuje, że wciela się w robotnika w momencie, kiedy je zupę w sposób opisany przez Krzysztofa Teodora Teplica. Ale jeżeli na przykład obejrzymy socrealistyczne filmy dokumentalne, one są od początku do końca spreparowane, one są filmami tendencyjnymi, one są odpowiednio strukturyzowane, z wyraźną tezą. Natomiast wystarczy, że spojrzymy na twarze tych robotników, na ich stan uzębienia i już w ten sposób możemy się czegoś dowiedzieć o tym, w jaki sposób się odżywiali, w jaki sposób pracowali. Czasami można z tych filmów odczytać coś poza intencją nadawcy. Jeżeli w filmie Szeroka droga, to jest jeden z pierwszych socrealistycznych dokumentów poświęcony w całości budowie trasy WZ. Spojrzymy na przykład na zdjęcia Warszawy odradzającej się do życia. Zaobserwowany mimochodem sklep w zniszczonym wagonie tramwajowym powie nam więcej o ludziach, którzy chcą normalnie funkcjonować niż przemowa lektora, bo oczywiście słowo odgrywało tutaj decydującą rolę. Badacze kultury stalinowskiej na przykład analizują chętnie kroniki pierwszomajowe, ponieważ to jest oczywiście propaganda, to jest wszystko wyreżyserowane, ale wystarczy spojrzeć na trybunę honorową, na rozkład ludzi wokół Stalina, kto stoi bliżej niego, kto dalej, kogo w ogóle nie ma. Już w ten sposób możemy się dowiedzieć czegoś o aktualnej sytuacji w obozie władzy. Także i myślę, że na polskie filmy socrealistyczne można tak patrzeć. Te filmy nam mówią przede wszystkim o tym, jak ten świat był skonstruowany i w jaki sposób ten świat chcieli widzieć ówcześni nadawcy, ale przy odpowiednio zadanym pytaniu i przy naszej już wiedzy wynikającej z innych źródeł jesteśmy w stanie dowiedzieć się także czegoś na temat życia codziennego. Na przykład jak się patrzy na niektóre filmy produkcyjne mówiące o budowie, o pracy w fabrykach, widać swoistą nieekonomiczność tego systemu. Jak są fragmenty pokazujące przekraczanie norm, bicie rekordów, kiedy jedna załoga pracuje i rzeczywiście bije te rekordy, a cała fabryka stoi i patrzy. No to wyraźnie pokazuje raczej nie najlepszą organizację pracy, gdzie rachunek ten propagandowy jest dominującym nad rachunkiem ekonomicznym. No i możemy się też dowiedzieć, że powietrze było czyste, na co wskazują nieskazitelnie białe koszulki z Przygody na Mariensztacie. Proszę powiedzieć, bo praca miała sprawiać radość. Czy na twórców wywierano naciski? Czy to było tak, że oni się tym naciskom poddawali, czy z własnej woli, niejako utożsamiając się z nową ideologią, sami chętnie podejmowali tego typu tematy w swoich filmach? To było jedno i drugie, z tym, że to znaczy wywieranie nacisku. Po prostu jeżeli twórca w pierwszej połowie lat 50. chciał w ogóle realizować film, to musiał realizować film tak jak wszyscy, musiał się dostosować do tych zasad, ponieważ nie można było zrealizować filmu poza ówczesnym systemem produkcyjnym. Ale warto też powiedzieć, że wielu reżyserów, scenarzystów, aktorów było przekonanych do tego, co robią. Można przytoczyć przykład Wandy Jakubowskiej, która nawet po latach, mówiąc o swoim filmie o generale Karolu Świerczewskim, o żołnierzu zwycięstwa, mówiła, że dla niej generał był wówczas faktycznie bohaterem. To było zaledwie kilka lat po jego śmierci i możemy to nazwać upojeniem, zaczadzeniem przez propagandę, można to nazwać naiwnością, konformizmem, jakkolwiek byśmy nazwali, ale dla wielu tych twórców były to rzeczywiście wydarzenia czy postaci inspirujące. No, wrócę jeszcze raz do celulozy. Nawet po latach Jerzy Kawalerowicz mówił, ja byłem szczęsnym, to znaczy, że on w tych dylematach, w tych rozterkach bohatera widział też samego siebie z tamtego okresu. Zakreślmy ramy socjalizmu w Polsce. Podobnie jak w przypadku muzyki, o której mówiliśmy miesiąc temu, czy historiografii, to jednak był okres stosunkowo krótki. Wszystko zaczyna się od zjazdów w Wiśle. Tak, aczkolwiek można już pewne cechy kina socrealistycznego zauważyć we wcześniejszych filmach, tyle że nie były one jeszcze tak wprost odgórnie narzucone, bo jak spojrzymy na zrealizowane przynajmniej 2 lata przed zjazdem w Wiśle Jasne Łany, to możemy z czystym sumieniem nazwać ten film no prawie socrealistycznym.
ale oficjalnie, odgórnie socrealizm w kinie zostaje narzucony filmowcom w listopadzie 1949 roku w Wiśle. No i rzecz jasna kończy się w latach, i tutaj można powiedzieć 55-56, nawet jeszcze pewne filmy powstawały w 57 roku. Przecież rok 56 to jest realizacja Człowieka na torze Andrzeja Munka, ale powstają takie no stricte socrealistyczne filmy jak Podhale w ogniu czy Nikodem Dyzma. Jeszcze Cień Kawalerowicza. No Cień to jest taki ciekawy przykład filmu pogranicznego, może nawet bardziej, jeżeli chodzi o konstrukcję świata, niż Pokolenie Andrzeja Wajdy, które zostało zrealizowane pod koniec 54 roku, a miało premierę w styczniu 55. Dlatego, że no, jeżeli byśmy przyjęli taką wąską kategorię etapu, to w gruncie rzeczy przyjmujemy sposób widzenia marksistowsko-leninowski, że coś się dzieje od do. Tymczasem, kiedy mówimy o pewnym takim trwaniu, o zmianach, to te zmiany trwały przez kilka lat, bo już w 54 roku pojawiają się filmy artystycznie wyróżniające się, właśnie jak Celuloza, i to jest powolny taki proces przechodzenia z gwałtownym przyspieszeniem w roku 56, kiedy wydarzenia październikowej, to co dzieje się w społeczeństwie polskim, zmienia również polską kinematografię. Czy dałoby się znaleźć coś dobrego, co przyniósł polskiemu filmowi socrealizm? Coś, co w późniejszym kinie także daje się odnaleźć? Jak pan z perspektywy filmoznawcy to postrzega? Jeżeli byśmy szukali pod takim względem wartości artystycznej, to powiem w ten sposób. Niektóre filmy się bronią. Wspomniana Celuloza, może Piątka z ulicy Barskiej, może Młodość Chopina, pod względem kina popularnego Przygoda na Mariensztacie, ale to nie są filmy, które by jakoś wpłynęły na późniejsze polskie kino. W okresie socrealistycznym zadebiutowało kilku wybitnych twórców, ale też filmami, do których niekoniecznie chcieli wracać, jak Stanisław Różewicz Trudną miłością. Kawalerowicz też przed Celulozą zrobił Gromadę, która była filmem bardzo złym. Także socrealizm, jeżeli wpłynął na polskie kino, to raczej w ten sposób, że twórcy polskiej szkoły filmowej chcieli robić filmy zupełnie inne niż robiono w pierwszej połowie lat 50., ale z drugiej strony socrealizm jest już no, po prostu jednym z elementów historii polskiej kultury i nie można, mówiąc o tej kulturze, go pomijać. Może w taki sposób. Powiedziałbym, że ma on raczej znaczenie historyczno-kulturowe niż artystyczne. Aczkolwiek warto też zauważyć, że w drugiej połowie lat 70. pojawia się grupa filmów mówiących o dobrych i mądrych sekretarzach partii, która jest jakimś nawiązaniem właśnie do tych wizerunków socrealistycznych. Zresztą tutaj są ciekawe nazwiska twórców, bo to na przykład takie filmy jak Wysokie loty Ryszarda Filipskiego, czy Gdzie woda czysta i trawa zielona Bohdana Poręby. A więc tych twórców, którzy byli związani nie tylko z nurtem partyjnym, ale i raczej tym partyjnym betonem. Ale czy to jest tak, że w tym filmie te recepty socrealistyczne, czy one powodowały, że ścisłe ich przestrzeganie uniemożliwiało produkowanie dobrych dzieł? Na przykład to napięcie pomiędzy tym, że jednak bardzo ważny był bohater, ale z drugiej strony przecież najważniejsza w tej ideologii marksistowsko-leninowskiej była wspólnota, ważniejsza niż sam bohater, więc to napięcie bohatera pomiędzy typowością a indywidualnością, czy nie prowadziło do tego, że siłą rzeczy te filmy nie były tak przekonywujące? Z bohaterem był jeszcze dodatkowy problem, mianowicie widz, nawet w kinie popularnym, lubi się utożsamiać z bohaterem, ponieważ czuje też jego sprawstwo. To znaczy bohater podejmuje sam pewne decyzje, ponosi za nie odpowiedzialność, wygrywa bądź przegrywa, ale jesteśmy w stanie się w ten sposób z nim identyfikować. Bohater socrealistyczny postępował zgodnie z obiektywnymi prawami historii, albo inaczej, niezależnie od jego indywidualnych wyborów, ogólna sytuacja musiała iść w ściśle określonym kierunku. Trudno się więc identyfikować w pełni z bohaterem, od którego niewiele zależy. Ponadto były to filmy bardzo uproszczone. Nie jest problemem często ideologia zawarta w tych filmach, dlatego że znamy w historii kina, kina powszechnego, bardzo dużo przykładów takich filmów ideologicznych. Mało jest przecież tak zideologizowanych gatunków jak western amerykański. Problem polskich filmów socrealistycznych polegał na tym, że one były często nudne, że prezentowały świat, który nie był w stanie widza zainteresować. Świat, którym zresztą występował pewien dysonans poznawczy, bo zbyt różniło się to od tego, co widział wokół siebie po wyjściu
z kina. Jeżeli akceptował filmy Leonarda Buczkowskiego, to dlatego, że one nie udawały też do końca prawdy, dlatego, że one były, tak jak filmy przedwojenne Buczkowskiego, miały w sobie pewien element baśniowy. Były to filmy podejmujące tematy ważne z punktu widzenia władzy, ale często niewiele obchodzące widza. Kiedy po paru latach pojawia się Polska Szkoła Filmowa, ona mówi o tym, co widzów boli, co ich gnębi, stara się z nimi rozmawiać. Kino socrealistyczne nie rozmawiało z widzem, tylko przekazywało mu pewien określony przekaz. A to, co miał na myśli widz, to, co widza interesowało, to decydentów i realizatorów interesowało o wiele mniej. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był profesor Piotr Zwierzchowski, specjalista od kina socrealistycznego. Mimo wszystko zachęcamy do oglądania tych filmów. Powiem w ten sposób, one sprawiają wiele radości komuś, kto jest w stanie zaakceptować tę konwencję albo szuka jakichś informacji. Mogą stanowić nawet pewną perwersyjną przyjemność, aczkolwiek z punktu widzenia dzisiejszego widza mogą też wydać się mało atrakcyjne. Ale oglądajmy, bo to jest ciekawy, istotny element historii polskiej kultury. Szkoda, żeby został zapomniany.